Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Dzisiejszy program rozpoczniemy piosenką pod tytułem Oprócz miłości nie ma nic w wykonaniu zespołu Papa Dance, wybraną dla Państwa przez naszego kolegę redakcyjnego Rafała Zimowskiego. Czas duszy nie leczy. A teraz zapraszam do obejrzenia skeczu popularnego w Polsce kabaretu Hrabi pod tytułem Komórka i wirus. Drodzy Państwo, nie powstrzymujmy emocji. Powstrzymywanie emocji może w konsekwencji doprowadzić do bardzo groźnych chorób. Na przykład grypa. Tak jak większość chorób, rozpoczyna się od pojedynczej komórki. Wyobraźmy sobie teraz taką normalną, zdrową komórkę. Jak się zachowuje? Z radością wykonuje obowiązki, jakie nałożyła na nią matka natura. Aż miło popatrzeć. Śladów choroby nie widać. Jej przyczyną jest zawsze wirus. Zawsze pojawia się niespodziewanie. Proszę! Dzień dobry, sąsiadeczko, męża nie ma? Nie ma. A sąsiad nie w pracy? O nie, nie. Moje sąsiadeczko, moje kochaneczko, jeszcze. Jaki piękny pudel. O, kwiaty! Znów nas sąsiad zalał? Kwiaty nie z powodów hydraulicznych, lecz sercowych. Rączki całuję. Stop!
Wirus jest przebiegły i wytrwały. Szuka słabego punktu, aby komórkę osłabić i posiąść. Czy komórka oprze mu się? Słabo mi, muszę się oprzeć. Ach, niech się sąsiadeczka o mnie oprze. Niech sobie odpoczną te rączki spracowane, te nóżki spracowane, ta pupcia jeszcze nie. No co też sąsiad mówi? A co my sobie będziemy tak sąsiadować? Brudzia wypijmy, ja, ju, pudelek. ja, ju. Anna? Jurek. Mua, mua, mua. Anna z Jureczkiem piją powtóreczkę. Stop! Przyjrzyjmy się. Wirus jest wyraźnie ofensywny. Natomiast przyjrzyjmy się postawie komórki. Wyraźnie pasywno-obronna. Teraz nastąpi tak zwany atak właściwy. Ze względu na jego niską atrakcyjność odbędzie się za kulisami. Chyba, ale bardzo cię proszę, Jureczku, nie szalej. Jak nie szalej? Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie! Wariacie! Stop! Choroba zaatakowała. Teraz o jej istnieniu dowie się cały organizm. Halo, pan Kowalski? Nieważne, kto mówi. Życzliwy mówi. Niech pan lepiej wróci do domu i zobaczy, co tam się dzieje. Zobaczy pan. Zobaczmy, jak zareaguje organizm. Czy ktoś mi wytłumaczy, co się tutaj dzieje? A ty, Tadziu, co ty tak w domu nagle? A po co ci ta teczka? Po co? No, no. Stop! Organizm rozpoczyna walkę z chorobą. Wspomagany jest czasem przez antybiotyk. Ale z antybiotykami bywa różnie. Czasem jest za słaby i nie radzi sobie z wirusem. Panie Tadziku, niech pan nie robi z siebie błazna. Stop! Czasem jest przeznaczony do zupełnie innej choroby. Tadzio, no więc to jest Jurek i... No mnie to obchodzi. Ja się pytam, skąd taki duży rachunek za telefon? Stop! Należy pamiętać, aby przy aplikowaniu antybiotyku zapoznać się z dołączoną do niego ulotką. Ale Tadziu, przecież to nie jest nasz rachunek! Stop! Niezależnie od zaistniałego wariantu, antybiotyk powoduje osłabienie komórki. Nieważne, porozmawiamy jak wrócę. Stop! A tak osłabiona komórka jest bardzo podatna na nawrót choroby. Proszę! Aneczko, znowu sama? Jurku, tak nie można. Pokaż mi, jak nie można. Pokaż mi, jak nie można. Wariacie. Stop. Choroba wróciła. Ale co ciekawe, zaaplikowanie środków obojętnych farmakologicznie przy silnej sugestii może dać również pożądany skutek. Tak zwany efekt placebo. Schowaj gobelin! Schowaj gobelin! Leciemy! Przez okno! Przez okno! Zabiję cię! O piorunochronie, leć! Leć, orle, leć! Kto tam? Dzień dobry! Ziemniaczki potrzebne? Jurek, żyjesz? Jurek! Placebo! Bardzo śmieszne, placebo! Ach jo! Czy choroba została pokonana? Nie do końca. Wirus w niewyleczonym organizmie może ulec zmutowaniu i w zmutowanej postaci może zaatakować kolejne organizmy. Dzień dobry, sąsiedzie. Żonki nie ma?
Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, prezentującego twórczość polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu historię powstania Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Galerii Narodowej Zachęty. Zanim wybudowano budynek Galerii Zachęty, zostało powołane Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych jako zjednoczenie artystów i miłośników sztuki w celu propagowania sztuk pięknych w kraju oraz niesienie pomocy i zachęty artystom, a szczególnie absolwentom Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. 13 grudnia 1860 roku w pracowni przy ulicy Miodowej w Warszawie spotkało się czterech zaprzyjaźnionych artystów i miłośników sztuki. Wojciech Gerson, artysta, historyk sztuki i pedagog, który wykształcił wielu artystów okresu Młodej Polski. Aleksander Lesser, malarz i krytyk sztuki. Marcin Eks-Olszyński, rysownik, fotograf i publicysta. Alfred Chopin, autor tatrzańskich pejzaży. Z ich to inicjatywy tego dnia powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych stało się znaną, odgrywającą ważną rolę w polskim życiu kulturalnym instytucją. Jedynym mankamentem był brak własnej siedziby z salami wystawowymi. Wynajem różnych miejsc nie rozwiązywał problemu. W 1894 i 96 roku w wyniku konkursów projekt i nadzór nad budową budynku dla działalności Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych powierzono Stefanowi Schillerowi, jednemu z najwybitniejszych polskich architektów, twórcy między innymi gmachu Politechniki Warszawskiej. Gmach w stylu akademickiego renesansu włoskiego z elementami klasycystycznymi ozdobiły dekoracje i rzeźby Zygmunta Otto. Przedstawiają one personifikację sztuk i napisem Attribus – sztuką. Otwarcie budynku frontowego nastąpiło 15 grudnia 1900 roku, a 15 października 1903 roku nastąpiło otwarcie południowego skrzydła, przeznaczonego na ekspozycję złożoną z dzieł polskich z własnej kolekcji towarzystwa. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych od swego powstania czekało aż 40 lat na budowę własnej siedziby. Budynek powstał dzięki wsparciu licznych darczyńców. Znana działaczka społeczna i filantropka Ludwika Górecka zapisała parcelę pod budowę Zachęty przy placu Machowskiego. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych była to pierwsza w zaborze rosyjskim instytucja
zajmująca się wystawianiem i kolekcjonowaniem dzieł polskich artystów. Jedno z pierwszych w takich towarzystw w Europie. Jest starsze nawet od Towarzystwa Przyjaciół Luwru. Zachęta stała się popularnym miejscem warszawiaków, podziwiających w jej murach stałą wystawę najpiękniejszych obrazów polskich twórców, m.in. Bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki. Wystawiano tu najznakomitsze obrazy artystów okresu Młodej Polski: Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Mechofera, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, rzeźby Ksawerego Dunikowskiego, Henryka Kuny, Edwarda Wittiga i wiele innych dzieł. Towarzyszyły tym wystawom katalogi opracowane przez znakomitych krytyków. W 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stało się tradycją, że większość członków rządu uczestniczyła w wernisażach w Zachęcie. Było to szczere zainteresowanie sztukami pięknymi, gdyż większość elity politycznych studiowała w Akademii Sztuk Pięknych lub pobierała lekcje u znanych artystów. 16 grudnia 1922 roku, w czasie otwarcia wystawy, doszło do tragedii narodowej, zabicia pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza. Zamachowcem był Eligiusz Niewiadomski, malarz i popularny krytyk sztuki, związany z narodową demokracją. 31 stycznia 1923 roku, po wyroku sądu skazującego go na karę śmierci, na stokach Cytadeli Warszawskiej pluton egzekucyjny wykonał wyrok na zamachowcu. W czasie II wojny światowej Niemcy zarekwirowali budynek i przekształcili go w Dom Kultury Niemieckiej, w którym odbywały się hitlerowskie imprezy propagandowe. W czasie Powstania Warszawskiego został uszkodzony przez pociski artyleryjskie. W 1945 roku, podczas wycofywania się, Niemcy podjęli próbę jego spalenia. W 1945 roku przeprowadzono remont budynku, nie doszło jednak do reaktywowania Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1949 roku stał się siedzibą Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, skąd kierowano politykę kulturalną PRL-u. Po roku 1989 i upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, początkowo jako Państwowa Galeria Sztuki Zachęta, a od 2003 roku działa jako Narodowa Galeria Sztuki. W 1991 roku Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych wznowiło działalność jako Stowarzyszenie Miłośników Sztuki działające przy Zachęcie. Nadal misją jest popularyzowanie sztuki współczesnej, poszerzanie świadomości artystycznej i wspieranie młodych artystów. Zachęta ma również w swojej historii wystawienniczej wątek Polonii Torontońskiej. W 1991 roku Zachęta była gospodarzem głośnej wystawy Jesteśmy. Kuratorki wystawy Elżbieta Dzikowska i Wiesława Wierzchowska po podróżach europejskich, Ameryki Północnej i Południowej zaprosiły do udziału w wystawie artystów polskich mieszkających i tworzących poza krajem. Z Toronto była silna grupa artystów reprezentująca polską diasporę. Otwarcie wystawy było niezwykle uroczyste z udziałem premiera rządu Rzeczypospolitej Jana Krzysztofa Bieleckiego i ministra kultury i sztuki Marka Roztworowskiego. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem i zwiedziło ją wiele tysięcy miłośników sztuki, co na pewno uszczęśliwiłoby tych, co ją w 1860 roku założyli. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić Państwu historię tak wspaniałego towarzystwa i jego świątyni. Zapraszam Państwa do odwiedzin Zachęty, skarbnicy naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego! Witam Państwa ponownie z miejsca, które nieomylnie wskazuje, że kilka kolejnych minut naszego programu poświęcone będzie kulturze. W ubiegły czwartek wszystkie oczy świata opery skierowane były na Teatr Wielki w Warszawie, gdzie odbyła się gala wręczenia tegorocznych International Opera Awards, zwanych operowymi Oscarami.
Przyznawane już od 10 lat nagrody to najbardziej prestiżowe wyróżnienia w świecie opery. Celem powołanej do życia w 2012 roku przez filantropa Harry'ego Heymana inicjatywy jest popularyzacja sztuki operowej, uhonorowanie największych osiągnięć na jej polu oraz pozyskanie środków na stypendia dla młodych artystów operowych na całym świecie. I tak statuetka dla najlepszego dyrygenta trafiła do Antonio Pappano, włosko-brytyjskiego maestro, który obecnie jest dyrektorem muzycznym Royal Opera House, a od przyszłego roku poprowadzi słynną London Symphony Orchestra. Dodam, że maestro Antonio Pappano w 2013 roku był pierwszym laureatem tej nagrody w historii. Nagrodę dla najlepszego teatru operowego przyznano także po raz drugi Operze Bawarskiej, która uprzednio odebrała to odznaczenie w 2018 roku. Do Monachium trafi także nagroda dla najlepszej nowej inscenizacji tego roku Wojny i pokoju Siergieja Prokofiewa. Najlepszym reżyserem okazał się pracujący na wielu światowych scenach australijski twórca Barry Kosky, ściśle związany ze słynną operą komiczną w Berlinie. Za najlepszą śpiewaczkę uznano 21-letnią rosyjską mezzosopranistkę Aygul Ahmetchine, a tytuł najlepszego śpiewaka trafił do amerykańskiego tenora Michaela Spersa. Natomiast nagrodę dla najlepszego młodego śpiewaka zdobył polski baryton, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Andrzej Filończyk. Dodam jeszcze, że nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych została przyznana legendarnej amerykańskiej mezzosopranistce Marilyn Horn. Uznawana za jeden z najznakomitszych mezzosopranów wszechczasów, Marilyn Horn przez 26 lat była gwiazdą Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Artystka wystąpiła w ponad 1300 recitalach i dokonała ponad 100 nagrań. Zapis całej gali jest dostępny dla widzów do 21 grudnia tego roku na platformie Opera Vision. Marcin Wasilewski Trio na zaproszenie Joe Levano zagra 12 koncertów w legendarnym nowojorskim klubie jazzowym. Marcin Wasilewski Trio to jeden z najdłużej istniejących i rozpoznawalnych w świecie polskich zespołów jazzowych. Joe Levano to amerykański gigant saksofonu, ikona światowego jazzu, mistrz dla kilku już pokoleń muzyków i fanów. Artyści, którzy przed 3 laty połączyli siły przy wspólnie nagranym albumie Arctic Reef, występują aktualnie w klubie Village Vanguard, najbardziej kultowym klubie Nowego Jorku. Jest to debiut na tej scenie naszego wybitnego tria, występującego w niezmiennym od prawie 30 lat składzie. Marcin Wasilewski fortepian, Sławek Kurkiewicz kontrabas i Michał Miśkiewicz perkusja. Położony w centralnej części dzielnicy Greenwich Village Club powstał w 1935 roku. Jest on najstarszym, najsłynniejszym i najbardziej prestiżowym miejscem prezentacji jazzu na świecie. Od początku istnienia w legendarnej trójkątnej piwnicy, mogącej pomieścić około 120 osób, wystąpili wszyscy artyści liczący się w dziejach muzyki improwizowanej. Liczba słynnych albumów nagranych podczas tych występów idzie w dziesiątki i wszystkie są ozdobą katalogów najważniejszych wydawnictw płytowych. Występ Village Vanguard to nobilitacja i prestiż dla każdego artysty oraz potwierdzenie jego przynależności do wąskiego grona najwybitniejszych artystów jazzowych. Do tej pory tylko nieliczni polscy artyści dostąpili zaszczytu koncertowania w tym klubie. Był nim Adam Makowicz, zespół The Quartet z Tomaszem Szukalskim i Sławomirem Kulpowiczem, kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz Michał Urbaniak. Występy tria Marcina Wasilewskiego w Village Vanguard będą zatem powrotem polskiego jazzu do klubu na Manhattanie po blisko 40 latach, ukoronowaniem współpracy z Joe Levano i z pewnością początkiem nowego artystycznego etapu. Na scenie warszawskiego Teatru Komedia premiera spektaklu Jak się starzeć bez godności, czyli komediowy nieporadnik o urokach drugiej młodości. Będzie to opowieść pełna heroicznych czynów, takich jak wstawanie o poranku, lektura kobiecych magazynów, rozmowy o chorobach, dzieciach, popsutych samochodach i oczywiście o urodzie.
ale bez mędrkowania, pouczania, za to z dystansem, ironią i zastrzykiem siły na walkę z niepoprawnymi oczekiwaniami, jakie miewają ludzie już nie młodzi. Za reżyserię spektaklu odpowiada Maciej Podstawny, a zespół aktorski, który tworzą Katarzyna Żak, Eliza Borowska, Tomasz Dedek, Robert Ostolski i Sandra Korzeniak, wypełnia wieczór humorem, nierzadko czarnym, abstrakcyjnym komizmem i ciętym, niestroniącym od refleksji żartem. A niełatwy temat przemijania i samoakceptacji wobec nieuchronnego przemijania aktorzy rozbrajają dowcipem i optymizmem, nie zważając na zmarszczki mimiczne, którym sprzyja nieustanny śmiech. I tym, mam nadzieję, optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy przegląd wydarzeń niezwykle kulturalnych i zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu pierwszą część filmu dokumentalnego pod tytułem Warszawa wczoraj i dziś, opisującego historię warszawskiej starówki. Autorami niezwykle ciekawego dokumentu produkcji firmy Slow Travel Polska są Państwo Małgorzata Zielina i Tomasz Walczyk. Cześć, dzień dobry. W naszej serii Polskie miasta wczoraj i dziś przyszła kolej na Warszawę. W tym filmie skoncentrujemy się na historycznym sercu Warszawy. Będzie między innymi... Dlaczego 100 lat temu nie można było zobaczyć Barbakanu? Czy Warszawa miała w herbie jednorożca? Kto mieszkał na Starówce? Gotowi? No to ruszamy! Tym razem zapraszamy Was do miasta nad Dunajem. Nie, to nie żart, a przynajmniej nie do końca. Warszawa jest położona nad Wisłą, ale przez miasto przepływał także strumień, który nazywał się Dunaj i ze Skarpy spływał w kierunku Wisły. Pamiątką po nim są nazwy dwóch ulic na Starym Mieście – Szeroki i Wąski Dunaj. Właśnie stroma skarpa, bogata w cieki wodne, była idealnym miejscem do założenia około 1310 roku nowego miasta na prawie chełmińskim. Zanim jednak powstało miasto, jeszcze w XIII wieku powstał gród książąt mazowieckich, z czasem uczyniony siedzibą kasztelana, a w końcu piastowskich książąt Mazowsza. Po
Początkowo była to budowla z wałem drewniano-ziemnym i dopiero w połowie XIV wieku wzniesiono ceglaną wieżę wielką, następnie wieżę bramną z mostem zwodzonym zwaną Żurawiem i pierwszą murowaną rezydencję, tak zwaną kamienicę. Na początku kolejnego stulecia, za czasów księcia Janusza I Starszego, do wieży dobudowano dwór wielki zainspirowany architekturą zamków krzyżackich. W przyziemiu mieściły się sale reprezentacyjne i sądowa, a na piętrze apartamenty książęce. Powstał także zespół budynków mieszkalnych zwany Dworem Mniejszym, gdzie zamieszkiwały matki, żony oraz siostry książąt mazowieckich. Po śmierci Janusza III, ostatniego z książąt piastowskich w 1526 roku, Mazowsze zostało przyłączone do Królestwa Polski, a po śmierci męża, króla Zygmunta, zamieszkała w nim królowa Bona ze swoimi czterema córkami. Jej syn, Zygmunt August, przeniósł do Warszawy walne sejmy koronne i na potrzeby tych zgromadzeń rozbudował zamek. Wynik przebudowy nie przypadł do gustu samemu władcy. Zamek wyglądał jak zlepek różnych budynków. Dopiero w czasach Wazów zamek nabrał reprezentacyjnego wyglądu i przyjął kształt pięcioboku. Była to zasługa króla Zygmunta III, który w 1611 roku przeniósł się na stałe z Krakowa do Warszawy i tutaj przed oblicze polskiego władcy przyprowadzono pokonanego cara moskiewskiego Wasyla Szujskiego. Prace nad przebudową zamku prowadzili włoscy architekci. Zasługą jednego z nich, Matteo Castellego, jest zachodnie skrzydło z centralną wieżą z zegarem, wykonane w stylu rzymskiego baroku. Po drugiej stronie na skarpie zostały urządzone ogrody. Włoscy artyści pracowali dla kolejnego przedstawiciela rodu Wazów, Władysława IV, i to ich dziełem jest jeden z symboli Warszawy, kolumna króla Zygmunta. Król Władysław wystawił ją w 1644 roku ku czci swojego ojca. Miała ona być gloryfikacją rodu Wazów. Kolumna wraz z odlanym z brązu posągiem władcy ma 22 metry wysokości. Była pierwszym w Europie pomnikiem osoby świeckiej od czasów starożytnych. Sama kolumna wykonana ze zlepieńca została przetransportowana ze Świętokrzyskiego Wisłą, a następnie przetoczona w ciągu jednego dnia przez 300 ludzi w górę Skarpy i wokół murów miejskich. Zlepieniec okazał się nie najlepszym materiałem i w połowie lat 80. XIX wieku wykonana została nowa kolumna z granitu. Posąg króla Zygmunta miał pozostać na nowej kolumnie do 1944 roku. Przez ten cały czas kolumna była niemym świadkiem zmiennych losów królewskiej rezydencji. W czasie potopu szwedzkiego zamek został ogołocony nie tylko z 200 obrazów, ale też marmurowych posadzek, kominków, rzeźb i fontan ogrodowych. Następcy Wazów chętnie pomieszkiwali w innych pałacach. Nie mieszkali na stałe w zamku, jednak każdy z nich dokonywał zmian i przebudów. Za czasów panowania króla Augusta III w latach 40. XVIII wieku przebudowano w okazałym, późnobarokowym stylu fasadę od strony Wisły. Najlepsze czasy dla zamku nadeszły za rządów ostatniego króla Stanisława Augusta. To za jego panowania udało się gruntownie przebudować wnętrza reprezentacyjnych apartamentów wielkiego i królewskiego. Do dzieła przystąpili po raz kolejny Włosi, Jakub Fontana i Domenico Merlini, a wnętrza ozdobiły m.in. słynne widoki Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem. Przy zamku powstał też nowy gmach biblioteki, rozbudowano też przylegający do zamku pałac pod blachą, gdzie zamieszkał królewski bratanek, słynny książę Pepi, Józef Poniatowski. W tak świetnie odnowionym zamku odbywały się zimą słynne biesiady literacko-naukowe zwane obiadami czwartkowymi. I to w sali senatorskiej ogłoszono konstytucję 3 maja.
Niedługo potem, w czasach rozbiorów, zaczął się powolny upadek Zamku Królewskiego. Po krótkim panowaniu pruskim i pobycie na zamku cesarza Napoleona, który tutaj podjął decyzję o utworzeniu Księstwa Warszawskiego, zamek przeszedł w ręce rosyjskie i stał się siedzibą carskich namiestników. Znajdujące się obok zamku Stare Miasto też już wtedy miało za sobą najlepsze czasy. Powstało ono na początku XIV wieku. Założycielami nie byli bynajmniej Rybak Wars i urocza Syrenka Sawa, której pomnik zdobi dziś rynek Starówki, ale najprawdopodobniej kupcy z Torunia. A i sama nazwa miasta nie pochodzi od połączonych imion tej legendarnej pary, ale od niejakiego Warsza, właściciela wsi, koło której powstało nowe miasto zwane dziś Starym Miastem. Miejsce pod nowe miasto było położone na bardzo ważnym szlaku handlowym z Torunia wzdłuż Wisły do Włodzimierza na Rusi oraz blisko przeprawy przez rzekę. Dawna droga do przeprawy to dzisiaj ulica Mostowa, jedna z najbardziej malowniczych ulic Warszawy, którą filmowcy często wykorzystują jako plan zdjęciowy do różnych produkcji. Nazwa ulicy Mostowa związana jest z czasami króla Zygmunta Augusta, który zlecił jeszcze jednemu Włochowi, Erasmowi Giotto, budowę stałego mostu. Liczący sobie 500 metrów długości i 18 przęseł most był najdłuższą drewnianą przeprawą w Europie. Był jednak tak wąski, że podczas mijania się z wozem łatwo było wpaść do wody. Most istniał zaledwie 35 lat i na początku XVII wieku został zerwany przez napierającą krę. W tym miejscu już nigdy nie powstał most, a pamiątką po nim jest dawna brama, przekształcona później w prochownię z dobudowanym w XVIII wieku więzieniem. To prawdopodobnie tutaj dotarła kolumna Zygmunta i dalej była ciągnięta w górę ulicy Mostowej, a potem wokół Starego Miasta. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Ostatnia część programu będzie ponownie w nieco lżejszym nastroju. Przypomnimy Państwu zarejestrowany w 1994 roku w Toronto skecz kabaretowy z udziałem wybitnego aktora filmowego i teatralnego, geniusza polskiej komedii, niestety świętej już pamięci, Jana Kobuszewskiego. Uznawany za największego aktora komediowego w Polsce, Jan Kobuszewski ogromną popularność zdobył dzięki występom w kabarecie Dudek i kabarecie Olgi Lipińskiej. Cytaty z jego piosenek i skeczy znalazły się w wielu powszechnie używanych powiedzonkach.
Po ukończeniu Akademii Teatralnej występował najpierw w Teatrze Młodej Warszawy, a potem w teatrach polskim i narodowym, a od 1976 roku przez 37 lat był związany z warszawskim Teatrem Kwadrat. Za swój dorobek artystyczny uhonorowany został najwyższymi odznaczeniami państwowymi, a w 2016 roku otrzymał nagrodę imienia Cypriana Norwida Dzieło Życia przyznawaną za całokształt twórczości. A ta twórczość zaprzeczała wszelkim banalnym kanonom. I jak wyznała kiedyś z żalem Agnieszka Osiecka, powinien narodzić się reżyser, który by życie poświęcił kręceniu komedii z Kobuszewskim, ponieważ warto. Tak się jednak nie stało i Janek Kobuszewski jest zmarnowanym Czeplinem polskiego kina. To właśnie niezrównane mistrzostwo komediowe przysporzyło mu ogromną popularność już od wczesnych lat 60. ubiegłego wieku, gdy pojawił się w telewizyjnym Wielokropku. Był członkiem zespołu kabaretu Dudek, a przez wiele lat grał w telewizyjnych programach kabaretowych stworzonych przez reżyser Olgę Lipińską. Obejrzyjmy jeden ze słynnych skeczy z udziałem Jana Kobuszewskiego, któremu na scenie towarzyszy Włodzimierz Nowak. A gdzie pan pracuje, jeżeli wolno zapytać? A tajemnica jest to państwowa. Przepraszam. Ale mogę zdradzić. No. Wiesz pan, zasadniczo to jest wytwórnia leżaków do leżenia imienia takiego jednego... poety, co on był. Jaki poeta? Nieżyjący. U nas poety przeważnie nie żyją, bo nie mają za co żyć, nie? Ale przez to bardzo dobrze nadają się na nazwy rozmaitych wytwórniów, bo już nie mogą zaprotestować. No tak. Rozumiem, więc pan mówi, że macie nowego kierownika. Tak jest. A co zrobił ten poprzedni? Poprzedni nic. Jak to nic? No kierownik zawsze to robi, to znaczy nic nie robi. To znaczy on nam opowiadał, że słuszne jest, że my robimy te leszaki, bo na nich będzie wypoczywać klasa robotnicza. Aha. Rzecz jasna za pośrednictwem swoich przedstawicielów. Więc robiliście leżaki? Nie, myśmy ich nie robiły, tylko on nam opowiadał, że słuszne jest, że my je robimy, wiesz pan. Tu pojechał, tam zatelefonował, o, sprawozdanka do centrali leżakowej, nie powiem, wysyłał, że my te leżaczki tak ciach, 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 rytmicznie posuwamy, aż nam kurz leci. Zaraz, jak to? To pan chce przez to powiedzieć, żeście ich nie robili? A jak miałyśmy ich robić, jak nam kooperanty nawalały? Jacy kooperanci? No te, co nam miały przysyłać tych leżaków. No przecież pan mówił tu przed chwilą, że to wy mieliście robić te leżaki. Myśmy ich miały robić w ten sposób, że kooperanty miały przysyłać, a myśmy ich miały tylko malować. Kooperantów? Leżaków! A jak było malować, jak kooperanty tylko 100 sztuk przysłały, za to farby do malowania nie przysłały. No to co, nie mogliście farby sobie kupić? Wszystkie pieniądze już przedtem poszły na pędzel, nie? A. To już na farbę nam nie starczyło. No i co żeście zrobili? A co miały? Wystawiłyśmy te 100 leżaków, uwaliłyśmy się na nich całą załogą i napisałyśmy transparent. Próba techniczna leżaków. I tu nie ma żartów. 3 godziny dziennie na słońcu. 3 godziny. 3 godziny. A co na to kierownik? Kierownik 4. O. Harował więcej od nas. Dopiero potem, jak przyjechały te z centrali leżakowej, obejrzyć te 250 000 leżaków. To zaraz, chwileczkę, jakie 250 000? No te, co im w sprawozdaniach pana opowiadał. Aha. Panie, tak się za łby trzymały, żeby im nie pękli. No, wzięły go i przeniesły. Załóż się pan, że teraz u nas ogórków przez 2 lata to nie będzie ani nic. Dlaczego? No bo tego naszego kierownika to teraz przeniesły na głównego do ogórków. No ale wy macie nowego kierownika od leżaków. No mamy. Co, lepszego? O proszę pan, zdecydowanie! No. Zdecydowanie lepszy. Paf. Paf? Da. Jak to paf? Normalnie paf. A co, dumny tak jak paf? No to żaden dumny, Kazimierz Paf. Tak nazywa się. Ta. Nowy od leżaków. No to może teraz wreszcie będziecie mieli te leżaki. Kochany, byli u nas przez ostatnie 2 latka pomidorki. A dlaczego pan pyta? A ja się pytam, byli pomidorki czy nie byli?
Przez ostatnie dwa lata? Przez ostatnie dwa latka. To słabo było raczej z pomidorami. Tak samo teraz będzie z leżaczkami. Ten paw przez ostatnie dwa lata był głównym od pomidorów. Aha. Panie, żeby tego pawia ktoś puścił. Za granicę? Nie. Na stanowisko głównego od wojny światowej, to nigdy, nigdzie żadnej wojny by nie było, to jest taki talent. Ale on od małpy pochodzi. Kto? Ten paw. To pan nie słyszałeś, że jeden Karol to naukowo wydowodnił, jaki że... Jaki Karol? Darwin. Aha, Karol coś takiego. Darwin, tak. Wydowodnił, że niektóre ludzie to, proszę pana, od małpy pochodzą. No co pan, panie, no przecież naukowo jest udowodnione, tak, że wszyscy ludzie pochodzą od małpy. Wszyscy. Proszę pana, ja pana nie opraszam, prawda? No to dobrze, popatrz pan po ludziach, no popatrz. Wszystkie jak tu są, proszę pana, pańskim zdaniem od małpy? Wszystkie? Góra dwie, trzy osoby. A reszta? Reszta normalnie. Od rodziców. Z tym, że ten paw to on od małpy. Tak? Tak. W zeszłym tygodniu poszliśmy ze szwagrem do zoologa. Do ogrodu zoologicznego. Toż mówię. No, tłumaczę. Powiem. Rozumieją, nie? Tak? Do... Szasnęliśmy sobie przedtem świadkę naszej rodzimej łamigłówki. Na głowę? Nie, na ryja. A szwagier do mnie woła, ty Jasiek, chodź no mój, zobacz, jakie ta małpa ma czerwone. Panie Janku. Duże czerwone pod plecami, no. Ja patrzę, ja te małpy znam. Mój nowy kierownik. No jakby skórę ściągnął, twarz ta sama. Tylko imię inne, no. Kuzyn mojego kierownika do mnie łapę z klatki po czekoladkę wyciąga. Jak ja mam mu dojadać, jak one u nas do niedawna dla dzieci były tylko reglamentowane, no tak. Dałem mu lusterko, nie? Chycił panie, o takie same głupie miny robi. Nie, jak mój kierownik za biurkiem, nie? Dostał patyka, obgryza jak kierownik ołówka. Proszę pana, tak mnie to zainterweniowało, że podszedłem do drzwi tej jego celi, klatki. I też ma wizytówę na drzwiach, tylko że imię, jak powiedziałem, ma inne. Bo kierownik ma na imię Kazimierz, a ten w klatce Jan. Jan Paw. Pawian chyba. No dobrze, to co to jest za różnica? Czy Jan Paw, czy Pawian? Panie, ale panie, przecież to małpa tak się nazywa. Pawian. No małpa! Małpa, bo kierownik się nazywa Paw Kazimierz. Też małpa. Dobrze, proszę pana, skoro musimy rozmawiać, to pomówmy jeszcze o tym pana nowym kierowniku. Bo ja cały czas myślę, wie pan, że a może z tymi pomidorami to nie zupełnie jego wina. Panie, pewnie, że nie jego. On tych pomidorów przez dwa lata namawiał, żeby oni rośli. Aha. A wiesz pan, pomidor to on głupi jest. On chce, żeby jego podlać, a nawoza mu dać, a gadać to pan do niego może 40 lat. A on ścierwo jak stał zielony, tak stoi i za nic nie chce być czerwony. Chór Quo Vadis i zespół kameralny Camerata pod dyrekcją Mariusza Michalaka zapraszają na spektakl poetycko-muzyczny zainspirowany poematem św. Jana Pawła II pod tytułem Tryptyk Rzymski. Wybrane fragmenty czyta Zbigniew Słota. Utwory na marimbę wykona specjalny gość z Polski Aleksandra Krasowska. W programie znajdą się perły światowych kompozytorów, w tym również polskich, na chór, zespół kameralny i solistę. Partię solową wykona laureatka wielu konkursów międzynarodowych Karolina Podolak, sopran.
Koncert odbędzie się w niedzielę 19 listopada o godzinie 14 po mszy świętej w kościele świętego Eugeniusza de Mazenow w Brampton przy 1252 Steeles Avenue West. Wstęp wolny. Ofiary na wsparcie działalności chóru Quo Vadis i zespołu Camerata mile widziane. Korpus Pomocniczy Domu Kopernika zaprasza na świąteczny bazar w sobotę 25 listopada w godzinach od 9 do 14 w głównej sali Domu Kopernika przy 66 Roncesvalles Avenue w Toronto. Oferowane będą ozdoby choinkowe, robótki ręczne, biżuteria, obrazy i książki oraz kawa i pączki. Serdecznie zapraszamy. Przedstawiamy Państwu prośbę pani Natalii Danilow o wsparcie finansowe na leczenie jej mamy Ani, która od 2 lat walczy z chorobą nowotworową. Po 3 rodzajach chemoterapii, 25 sesjach radiacji oraz operacji wydawało się, że choroba została pokonana. Jednak nowotwór powrócił i to z diagnozą chemoterapii do końca jej życia. Dlatego pani Natalia postanowiła szukać pomocy w klinikach prywatnych, nie tylko w Kanadzie, aby mama mogła rozpocząć leczenia alternatywne, które pomogłyby jej odzyskać zdrowie, a nie tylko przedłużyć życie. Niestety plan zdrowotny OHIP nie pokrywa tych ewentualnych zabiegów, a ich koszta przekraczają możliwości rodziny. Dlatego pani Natalia wraz z rodziną prosi serdecznie o pomoc i modlitwę dla jej matki. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.